Zaraz, co? Po trzech uderzeniach dokonuje autodestrukcji. Trzeba go szybko ubić. Dobra, trzeba uważać. Nie masz żadnych buffów czy czegoś? A dobra. Drugi raz. I nie atakujemy na razie. Specjalne skupienie. Właśnie temu te buffy się przydają. Nie po to, żeby nam statystyki zwiększały, tylko żeby ktoś coś robił. Żeby dostał ekstra potem. Make way! Potucha. Let's give them all we got. Let's go, team! Sobie możesz. Yuna? Go! Kurde, ona też nie ma raczej niczego takiego. Shield us from thunderous bane. Piorunoodporność, a on używa ognia. No ja pierdzielę, ja jestem mądry. Ale dobra. Bring it on. Ubij jego chyba. No. We are the best around. Now one's gonna have to keep it down. Czy jak to tam było w tej piosence? You know what those ruins are from? Już z tobą gadałem! Some old city? Correct. A city most ancient. Zanarkand. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. Good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. Tak więc no, czyli jeżeli interesuje was lore tego finala, to można z nim gadać. Nie interesuje! Fragile smile on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Ale kurde, muzyka w tej grze jest fajna. Czyżby tutaj było coś ciekawego? Nie, ale wiem, że tu gdzieś jest skrzynka. O, jest! Moje spostrzegawcze siódme oko. Oszroniony miecz. Właśnie dostaliśmy jakieś te... ekwipunek, nawet nie sprawdziłem co to... Fuck! Moment. Ekwipunek. Auto. Cios mrozu, cios pioruna. Zamrożone ostrze, przebicie cios mrozu. Może się przyda... Może nie. Punkty zdrowia plus 5%. Osłony są lepsze moim zdaniem. Chociaż mu by HP się przydało. Dodatkowe. Dobra. Let's fucking go, bitches! Tak więc no, no... O, znowu zostałem... przerwany! Chicken nuggetsy biegną. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this a area nie, with a taste for nie chocobos. Dacie mu coś powiedzieć tamtemu? Do you take care, Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. Tak, można nimi tutaj jeździć, ale chyba tylko tutaj. Może jeszcze w jednym, dwóch miejscach. Our prayers are with you. Jesteśmy szybcy. A large fiend. Którego rozwalimy oczywiście. Let's go get him. O, oczywiście. Why? It's the right thing to do.
It's the right thing to do. Z czego się śmiejesz? What'd I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Tak więc naróbmy sobie kłopotów. Ponieważ na tym polega życie. Atak. Chociaż nie, zdolność. Giń, piesku! Nie jesteś Rexiem, więc nie masz racji bytu. Tak więc no, też dużo ludzi nie lubi Tidusa za to, że tak się zachowuje względem jego ojca, no nie? Ale z drugiej strony to jest trochę usprawiedliwione też moim zdaniem, ponieważ on... to co tam widzieliście na scenkach, no nie? O kurde, on ma przebicie, zapomniałem. On też ma. As you wish. Jak to teraz ogarnąć? Czemu nie? Bo ten, też to co robił jego stary, tak jakby trochę maltretowanie było, no nie? Tak więc to też trzeba mieć na uwadze, że no, Tidus wyrósł taki jaki wyrósł niestety. Lud, dobra, na niego zadziała. Ale jego matka kurde jeszcze gorsza była. Oczywiście o tym nie powiem, bo to będą spoilery, później zobaczymy. Jego matka to idiotka i tyle, nie lubi jej. Stara poczwara. W sumie nie chce mi się z tobą gadać teraz. Spadam. O! Czemu kurde ich nie atakują te skurczybyki? Nie, stój. Specjalne. Niczego się nie nauczył. Cholera! Okej. Yuna. Let me help. Dobra. Nie ubijaj go! Chociaż nie sądzę, że to... no. Całe szczęście. Dobra, robimy tak. Back in the fray. Nie ucieczka, kurde. I łaka go rozwali. Osiedź. Już mamy problem, proszę pana. Waka's back on the field. Aport, skurwysynu. Nie złapał piłki. Jej, lubię jak tak wszyscy levelują. Fajna sprawa. Właśnie. Może powinniśmy się trochę podleczyć. Dobra. Chyba tutaj będzie za niedługo ten... karczma? Gospoda, o! Gospoda. Tak to się mówi. Tak więc no... dobrze jest gubić się w tym, co się mówi, czyż nie? Fajna sprawa. Operujesz trzema językami? Wiem, kurde, zamknij się! Tak więc no... operowanie kilkoma językami nie jest wcale takie proste, szczerze wam powiem. Chyba ją napadnie, jak zaatakuje ją. A, nie, dobra. Spieprzam. Lulu. Ogień? Ogień. Pamiętam, kurde. Przynajmniej to. Okej. Boję się, że go rozwalisz, więc zrobimy tak. Kiedy w końcu będziesz mógł nauczyć się nowych tych umiejętności do jasnej ciasnej? As you wish. Farewell. Papa. No time to waste. Let's go. Hell yeah. Wszyscy dostają levele, to jest takie magical. Była taka piosenka magical.
Ale to było jakieś chyba pornolowe trochę. Kiedyś na 4Fun TV słyszałem zdolności. Tak, tutaj możemy sobie marnować MP ile wlezie, to nie jest persona. Nie musimy oszczędzać niczego. Let's go all out! Nie chcę buziaka od ciebie. Tak. Trzeba też trochę te inne sfery ogarnąć. Siły mamy dużo, ale co będzie jak nam zabraknie innych? Hau hau! O kurde, dużo MP ma ten pies. Tak. Zdolności nie. Biała magia. Tak więc no, tak jeszcze powiem, jeżeli chodzi o przywoływaczy w innych finalach, no nie? To zawsze, zawsze we wszystkich finalach przywoływacz jest, ma kombinację jeszcze białej magii, czyli tej od leczenia i takich tam, no nie? Poza czwórką. W czwórce jest, jak ona się nazywała? Rydia się nazywała, no. Ona używa czarnej magii. Czy jest raczej takie, bo w ten, w starszych finalach sumony są traktowane jako normalne zaklęcia. O fuck, nie trafił? To trafiło. Sumony są traktowane jako normalne zaklęcia, czyli takiego, nie wiem, napalonego. Ktoś nie... Łaka się nie ruszył. Kurde! Takiego napalonego Reksia przyzwiesz? I on tylko zaatakuje za ileś tam HP, to leczy nam wszystkie status problemy. Our prayers are with you. Thanks. Właśnie, tu w sumie warto też gadać z ludźmi, bo oni nam czasami dają przedmioty. You're a summoner? Yes. O ile dobrze pamiętam, na początku było parę ludzi. Nice to meet you. A ja ich minąłem, bo zapomniałem o tym. Lady Yuna. Are you going to bring us the calm? Yes. Very soon. Yay! Kolejna trenuje do Blitzbola. I'll do my best. My damy z siebie wszystko. And good luck to your guardians as well. Nawet nikt nie podziękuje, no co za niewychowane swołocze. Bye bye. What's the calm? Właśnie. The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats sin and lasts until sin reappears. Czyli sin cały czas będzie. I get it. I thought it was weird. Yuna's dad defeated sin 10 years ago, right? But sin's still here. Didn't make much sense. Ładna animacja, Tidus. Wait, if it just comes back, don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna. I remember them well. No niestety w dzisiejszych czasach dużo ludzi nie może nawet spokojnie w łóżkach spać. Jest przykre. Dobra. Chwila biała. Nie. Ta, to chciałem. Hau, hau! Co? Ale przynajmniej coś zrobiła, to chyba będzie się liczyć, nie? Nie pamiętam za bardzo. Ty zaatakuj tego latającego skurczybyka, niech sobie nie myśli. Nieważne. Dobra, teraz trzeba będzie patrzeć na to, czy Auron i Yuna dostaną doświadczenie. Właśnie, o tobie nie mogę zapomnieć. Ostatnio zapomniałem.
Ta? Specjalne? Dawaj. Kurde, ile many ma to gówno? O, fuck! Ta, Lulu. W sumie dobrze by było, tak myślę, nauczyć Lancet, Yuno i Lulu. Chociaż... jeżeli chodzi o MP, to już naprawdę zależy od przeciwnika. Chociaż nie wiem, czy mógłbym od bossów tak dużo MP dostawać. Chociaż z drugiej strony... po co im ten Lancet, skoro będziemy mieć przedmioty, które nam MP odnawiają? O dobra, Tidus też dostał i Auron. Zajebiście, czyli pudła liczą się do expa. O shit! Moje! Leci wysoko, kurwa! Gol! Czego? Hej, to była moja piłka. Wow, naprawdę nieźle w nią przyrąbałeś. Dasz mi prezent? Czemu nie zostaniesz Blitzerem? Może na pewno, może pewnego dnia będziesz grał w ogierach. Już pobiegłeś? Nie masz nic więcej do powiedzenia? Osiedl! Dobra, trzeba uważać. No kurde, przestańcie się znęcać nad moim... kiciem. Może już wystarczy! Ja pierdolę! Musicie jak najszybciej paść. Ta. Rozwalimy tego latającego, jak on się tam zwie. Rudawka. Tak się zwie. Zap, zap, bitch! Dobra. Tidus? Otucha. Tak więc, no tak by the way, co tam u was słychać? Bo u mnie... prawie. Pokładać se możesz! Smrodzie. Chyba... dobra, jest. Myślałem, że go ubiję. Całe szczęście tak się nie stało. Więc tak, u mnie chyba wszystko jest okej, tak mi się wydaje. Kto nie ten? Nie zaatakował jeszcze, o cholera, nie wiem. Chyba Yuna. Albo Waka. Dobra, Yuna na razie. Podlecz. Chociaż nie, ognioodporność. No, ja tutaj teraz za jakieś 2 godziny będę musiał iść na wykład. Wieczorowy, od razu powiem. Dlaczego? Bo tak się kurde złożyło. Czwartki są naprawdę ciężkim dniem dla mnie. Kurde, rano dzisiaj byłem od 9 do 12, ledwo żyłem, bo nie wyspałem się dzisiaj. Musiałem wstawać o 7. Rus? Boję się go teraz walnąć, ale zróbmy to. Teraz będzie game over! Yeah! Dobra. Ta samodestrukcja nie jest czymś przyjemnym. Szczerze wam powiem. Zostaniesz taką po gębie? Bitch, you're dead! Zdolności. Podleczymy wszystkich. Chociaż... czy da się to jakoś ustawić w ten sposób, żeby wszystkich to leczyło? Bo nie sądzę, że da się w tej grze. Bo zwykle w finalach takie wszelkie spele można używać na wszystkich przeciwnikach albo na jednym. W ten sposób ustawiać. Chyba ten 10 jest chyba jedynym wyjątkiem, jedynym może mi się tak wydaje. Chociaż nie, w 13 też jest jeden spell. Albo na jednego przeciwnika, a drugi spell jest na kilku. Nie ma nic ciekawego. O, jest coś ciekawego. Piernicz!
Dobra. O, jeszcze żyjesz? Zajebiście. Dobra, nieważne. Wiesz co? Zaraz ci dam. Proszę, zabaweczka dla ciebie. Pobaw się nią. Ups! To zabaweczka śmierci. Okej. Zdolność. Ta, czemu nie? Auron. Ty. Kurde, łaka był. Ja pierdzielę! Kogo zmieniłem? Fuck! Muszę uważać. A to co robię? Dobra, Tidus. Tak, łaka pierdolnął jednego raz, dobra. Ja pierdzielę, muszę uważać na to, co robię. Byłaby szkoda, gdyby ktoś nie miał zbytnio wylewelowanego levela. Byłoby to okropną sprawą. Jest! Wszyscy dostali! O to właśnie chodziło. Tak więc no, u mnie jest całkiem spoko, tak myślę. Ale kurde, stres jednak sesyjny czy tam coś. Mimo tego, że sesja jest dość daleko, to wraca. Nienawidzę tego uczucia. Kurde, gdzie jest ta odporność? Ta, dawaj. To jest denerwujące, ale co zrobisz? Studenci tak mają. O kurde, więc to anuluje kompletnie. Myślałem, że to tylko nam buffy daje. Dobrze wiedzieć. W sensie, że ten buff, w sensie, że zmniejsza obrażenia, to kompletnie anuluje. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Nawet ja uczę się od czasu do czasu czegoś nowego o tej grze. Ale tak jak mówiłem tam wcześniej, grałem ją bardzo dawno temu. Kurde, co ty robisz? Koty powinny być grzeczne. Tak, przy okazji. Przydatne jest w finalach to, że można czasem atakować naszych członków drużyny. W ten sposób taka Lulu, która za mało obrażenia atakuje, może ocknąć jednego z nas z takiej konfuzji. Kurde, nie trafiła! Dobra, już się ocknął. Ponieważ no, konfuzja to, tak jak widzieliście, powoduje, że robimy jakieś gówna nie wiadomo jakie. Całe szczęście chyba przeciwników uzdrawiać nie możemy, jak w Personie 3. Ta, dawaj. I tak, no, ale w ten sposób taka konfuzja, taki sen, wystarczy, że pieprznie się jednego z nas i już, no, już wszystko jest okej. Mróz? Tak. Bardzo przydatna sprawa, mówię. Kiedy będę mógł w końcu ten mój cholerny ferwor ustawić, bo mnie już to denerwuje. Stoik nie jest zbyt dobrym tym ferworowym opcjem. Ponieważ no, najlepiej jest ustawić ferwor w ten sposób, żeby się zwiększał za każdym razem, kiedy zadamy obrażenia. Albo w przypadku Juny, kiedy kogoś wyleczy. Już po nas. Może już kurde dość, co? Dziękuję! Masz, kurwo. Specjalne. Dawaj. I... Nie, zaraz, pierun najlepszy jest. Zyk! Dobra. Let them come. Podlecz. Let's go. Dobrze, że przynajmniej leczenie Juny jest
lepsze niż zadawanie obrażeń przez naszych przeciwników. W sensie, że leczy nas za więcej niż oni nam mogą coś zrobić. Ta, dawaj. W sumie wiesz co, ty wali go. Nie piorunem, mrozem. Co raczej nie jest logiczne, bo lód w końcu się rozpuszcza przy kontakcie z ogniem. Raczej woda powinna lepiej zadziałać. Ale co tam? Łaka. On jeszcze niczego nie zrobił. Buja! Buja! Łaka ma małego chuja. Uhu, zgodził się! Kurde, Auron mnie zaatakował! Ja pierniczę! Ze mnie debil! Aaaa! Denerwuje mnie to. Dwa tysiaki, zarąbiście. Kiedy będzie jakiś sklep, to, bo to by mi się przydało. Dobra, Tidus zaatakował. Wiesz co? Ty się uzdrów. Dobra, Łaka coś zrobił. Ty. Skupienie. Dobra. Ty. Dawaj. Kurde, jacy to przeciwnicy mu dają umiejętności? Nie pamiętam już tego. Auron? Chociaż nie, może Yuna. Fajne jest to, że możemy zmieniać postaci tak, jak tylko chcemy, dopóki się nie ruszymy. Ta. O kurde, to było niedobre. Zaraz, Auron, tak? Dobra. Powiedzcie mi, że wszyscy się ruszyli. Nie śpi, Yuna, bo cię okradną, tak jak wcześniej.